Zakazana historia Polski. Najnowsza książka Grzegorza Brauna, dostępna tylko na kapital.pl. Polecam stanowczo grzegorz Braun. Witam wszystkich. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat właśnie tego tytułu, który się ukazuje. Jak już państwo wiecie, zakazana historia Polski, tom pierwszy. Ja jestem z całą pewnością rewizjonistą historii i ten pierwszy tom tej naszej historii gadanej, tej zakazanej historii Polski, no to są przecież czasy zamierzchłe. No od, od, od Piastów, tak, od króla Ćwieczka, od, od wielkiej Lechii, w której też oczywiście musimy wejść w polemikę z modnymi aktualnie trendami. Więc może ktoś zapytać, a co tam jest do zrewidowania? A co tam jest do zanegowania w historii tak głębokiej? Otóż też jest, i na tym właśnie polega, powiedzmy, taki jest punkt wyjścia do tych rozważań, że historia wymaga rewizji, czyli przemyślenia, przebadania e, wymaga remanentu faktów, aktów e, e, i, i odświeżenia pamięci narodowej, pamięci świadomości historycznej, nie tylko na poziomie współczesnym typu Goń wspomnika bolszewika, pod czym ja się też podpisywałem w swoim czasie, bardzo taka akcja była przez kolibra prowadzona, Goń wspomnika bolszewika, więc z obiema dłońmi się podpisuje, ale nie Wystarcza pogonić bolszewików, tych aktualnych, współczesnych, tych, co ciągle jeszcze są wynoszeni na, na piedestały. Trzeba zejść głębiej w historię. Znajdą się, oczywiście w cudzysłowie grubym, znajdą się bolszewicy do pogonienia nawet i y, tysiąc lat temu w głębi dziejów Polski. Patrząc się na te początki państwa polskiego, no to właśnie nawiązał pan do historii związanej z Lechitami, też jak to się ich nazywa, tu wybo Lechici. I, mm... W pewnym momencie za sprawą między innymi pana Bieszka, który pisał y, y, książki związane właśnie z, z Wielką Lechią, tam byli y, tak, królów, o królach lechickich na przykład, ukazała się książka, która, no Bellona wydała wydawnictwo historyczne, można powiedzieć, że wydawnictwo, które y, no, musi wydawać osoby, nazwijmy to autoryzowane, a wydają pana Bieszka, który jest z jednej, swoich pozycji. Napisał, że Malbork, twierdzę w Malborku nie można było tak szybko wybudować, bo ona została wybudowana na fundamentach twierdzy lechickiej, no i dlatego tak szybko ona powstała, i to właśnie o. tam są ci Lechici. No tak, No to jest ja, ja i już... Watykan zakrywa tą historię. Tak, masz, no, z czego to polega? Bo to nagle Czarni w Polsce. zniszczyli dokumenty i dlatego biedni, biedni my, potomkowie tych wielkich naszych praojców i praszczurów My nie mamy świadomości tego, co tu panie było, zanim ten straszny kościół katolicki tutaj nie wylądował i tego wszystkiego nie zafałszował i nie zniszczył i ludzi nie, nie wtrącił w niewolę, prawda, pańszczyźnianą i tak dalej, i tak dalej. No to są takie, to jest takie skrzyżowanie e, narracji e, pogańskich, antykatolickich, z narracjami bolszewickimi, w których właśnie cała przeszłość Polski to jest niedola chłopa i wyzysk pańszczyźniany i temu podobne. I to jest skrzyżowane jedno z drugim, daje taki, taki prostacki konglomerat różnych urojeń i uroszczeń jednocześnie historycznych. Jest w tym jednakowoż pewne, pewne zdrowe ziarno, tak? Dobre i pożywne. Jakie? No w ogóle zainteresowanie dziejami. To, że w ogóle człowiek zaczyna myśleć o tym, skąd przychodzi, skąd. Pochodzi, skąd się wywodzi, człowiek zaczyna o tym myśleć, to już jest dobra rzecz, to jest dobra rzecz. Oczywiście <natural> w... 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 warto no, po prostu warto sięgać po, po zdrową lekturę, po źródła, jest faktem, że historia Polski dawna jest również do napisania, do zrewidowania, dlatego, że to, co my jeszcze, to mogę to wspólnić, mimo różnicy wieku, należymy obydwaj do tych, tych pokoleń, które były karmione historiografią w istocie jeszcze XVIII-XIX wieczną. <grywka> Jeśli idzie o, o, o taką ogólną wizję i polor Naszych dziejów, naszego polskiego średniowiecza, to mniej więcej nam pokazywano podobne obrazki historyczne. I, i to jest niewątpliwie ubogie, to jest niewątpliwie. To, to nie jest obraz pełen i to nie jest optyka precyzyjna. Więc bardzo dobrze, że różne rzeczy się odgrzebuje, bardzo dobrze, że dzięki. Także rozwojowi techniki i technologii, czyli mianowicie dzięki sieci internetowej. Ludzie teraz, nie ruszając się z domu, mogą sięgać do zasobów bibliotek różnych zagranicznych. To jest rzecz niewątpliwa, że polska historiografia ciągle jeszcze czeka na wprowadzenie do niej rozmaitych źródeł i rozmaitych przyczynków, które ukazywały się w innych językach, w obcych krajach, i po prostu życie akademickie, świat akademicki nie zapewniał pełnej. Drożności tych kanałów komunikacyjnych, i dlatego powstawały ważne dla nas dzieła, albo istnieją w bibliotekach, archiwach obcych źródła istotne dla dziejów polskich, które nie zostały do polskiej historiografii wprowadzone. To jest fakt. Ale Dlaczego jestem w, 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 no, w. Dlaczego nie jestem turbolechitą? No, no, po prostu dlatego, że doceniam przełom cywilizacyjny, jakim było wejście naszych przodków w krąg cywilizacyjny chrześcijański. W, I ten krąg cywilizacyjny to jest po prostu pewne know-how i to są pewne zasady prawno cenne dla człowieka i postaraliśmy się to tutaj w tej książce odnotować jest o tym mowa co chrześcijaństwo wniosło pożytecznego w życie świeckie jak najbardziej w życie polityczne w życie gospodarcze jaką Erupcję jak i jaki skok cywilizacyjny chrześcijaństwo właśnie umożliwiło. Ja już pominę kwestie składania krwawych ofiar z ludzi, pominę kwestie przymusu yy, na przykład yy, 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 przymusu za mąż pójścia bez dyskusji, bez wyboru i bez konieczności kiwnięcia nawet głową ze strony biednej, narzeczonej, słowiańskiej, prasłowiańskiej, turbolechickiej, pominę kwestie zabijania noworodków, starców, Taka eugenika społeczna, która po prostu jest normą w świecie pogańskim, przedchrześcijańskim. No to są, to są, przyznajmy, to są rzeczy istotne. To dlatego ludzie pchali się drzwiami i oknami, kiedy już chrześcijaństwo się jakoś ukorzeniło, jakoś rozprzestrzeniło, dlatego że ono po prostu stwarzało. Enklawę większego, relatywnie bezpieczeństwa. Dawało nową jakość. Tak, tak, ale właśnie bezpieczeństwo w wymiarze biologicznym, bezpieczeństwo w wymiarze materialnym również. No, sporo, jest, sporo jest mowy o tym, co praktycznie oznaczało pojawienie się, pojawienie się chrześcijaństwa na ziemiach, Polskich. To nie był wybór li tylko polityczny i ani li little, tylko religijny. To był wybór cywilizacyjny również na poziomie praktycznym, materialnym. No, różne rzeczy w tej książce, która, różne rzeczy w tej książce mam nadzieję, że, że państwa ciągle jeszcze mogą zaskoczyć. Różne rzeczy w tej historii Polski tak pozornie już ulukrowanej, utrwalonej, zestalonej, wykrystalizowanej. Różne rzeczy się okazają, okazują ciągle nieznane i, i zaskakujące, I, i mam nadzieję, że w tej książeczce znajdziecie Państwo coś ciekawego. Także i Wy, którzy jesteście pasjonatami historii. Polski inteligent czytał Jasienicę, teraz czyta Nowaka. Krakowskiego, Andrzeja, no ale ciągle jeszcze zostaje bardzo szerokie pole do rewizji historycznej. To jest pierwszy tom. Z, ma, ma, ma być wydane cztery tomy właśnie tej, tej historii, tej ma... No bo gadamy no. dalej, bo dzieje się nie kończą na Kazimierzu Jagiellończyków, dzieje się. W XV wieku tak naprawdę przyspiesza historia kroku i pewne rzeczy się dopiero zaczynają. Drugi tom zaczniemy trochę na zakładkę, nadrabiając zaległości, bo tutaj pewne, 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 pewne wątki no, w naturalny sposób, żeby to jakoś ta rozmowa miała jakieś ramy i książka, żeby nam się nie rozrastała w nieskończoność. Pominęliśmy kwestię herezji więc Zaczniemy od Husytów, a jak mówimy o Husytach, to musimy też mówić o, o, o różnych tam wcześniejszych diabelstwach, prawda? Katarach, albigensach, beginkach na ziemiach polskich. O tym, o tym trzeba opowiedzieć, żeby się wyjaśnić sprawę inwazji z kosmosu, jaką była rewolucja protestancka w XVI wieku. Do czego, do czego właśnie zabierzemy się w drugim tomie tej gadanej książeczki. Jakby nie popatrzeć, to te pana kolejne tomy opierają się na obalaniu fałszywej historii. Zresztą to jest e, chyba cytat z Giedroycia, tak? Później było, był pojmowany przez e, G.M.K. E, że... Jeszcze, jeszcze e, Szuński, Józef Szuński w XIX to... wieku zła historia jest matką złej polityki. Tak. I Patrząc się właśnie na naszą historię i na politykę, jaka jest prowadzona, to jakby na to nie spojrzeć. No, mamy jednak problem, żeby właściwie rozumieć, co się wydarzyło. Zresztą wczoraj do pana zadzwoniłem, bo też spotkałem się z czymś, co w pewien sposób odwraca całkowicie tą wiedzę podręcznikową, bo to jest tak, ja zacząłem się uczyć historii na początku lat 90., jak poszedłem do podstawówki. No to wtedy jeszcze pamiętam, że były, że jeszcze nie uczyliśmy się tyle Monte Cassino, to jeszcze była ta piosenka o tamtym obóz nad Oką, gdzie tam aha, no, aha. to wojsko było. dywizja kościuszkowska. Tak, dywizja kościuszkowska. No ale jeżeli chodzi o samo powstanie listopadowe, no to cały czas to jest wszystko nauczane, że to powstanie wybuchło po to, żeby wypędzić stąd. Tych złych Moskali, że Polacy chcieli mieć Polskę niezależną, Polskę wolną, że kraje zachodnie chciały nas w sumie to wesprzeć. No ale Rosja była wielkim mocarstwem, było zagrożenie ze strony Prusy. No Polska tak. miała doskonałą armię, no ale jednak no to powstanie się nie udało. Nie udało się obronić polskiej państwowości i można sobie zadać pytanie, czy lepsza jest Polska, która nie ma państwa, czy Polska, taka jaka była wtedy, która miała własny rząd, własne wojsko, miała monarchę, co prawda, cara, jednakże miała tą autonomię i no, sytuacja po powstaniu listopadowym była gorsza niż przed powstaniem listopadowym. Dojdziemy, dojdziemy do tej rozmowy, do tego tematu w, kolejnym, w kolejnej części. Zakazanej historii Polski, ale dzisiaj rzeczywiście trudno o tym nie wspomnieć, bo rozmawiamy niemal w przededniu kolejnej rocznicy prowokacji listopadowej 1830 roku, bo, bo moja znajomość tych rzeczy pogłębiona przez lata prowadzi mnie do takiego wniosku, że to bardziej stosowne mówić o prowokacji niż o powstaniu. Ja może anonsując tylko pewne smaki, właśnie nie, nieznane polskim patriotom, ja zwrócę uwagę na to, że. Do władz powstańczych, konkretnie do dyktatora Chłopickiego, który z wielką niechęcią, ale przyjął te, 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 to wyzwanie, podjął i, i ogłosił się dyktatorem powstania, przybywają w pierwszych dniach jego urzędowania, przybywają delegacje z, z prowincji z pod Warszawy z miast, miasteczek oddalonych od stolicy i część z tych delegacji wyraża radość z tego tytułu że generał właśnie tutaj teraz sprawuje władzę i wyrażają te delegacje z prowincji nadzieję że dyktator Pogromi i przykładnie ukaże tych buntowników, którzy wzniecili właśnie kilka dni temu e, takie niepokoje. Taki był stan świadomości, taki był stan świadomości, więc z całą pewnością to nie żaden lud warszawy, e, to nie żadne masy patriotyczne, e, tylko pewne zdeterminowane grupy. Co tu dużo mówić, spiskowych, oni zresztą sami się tak nazywali. No a czy ci spiskowi y, działali z własnego pomysłu i własnego rozmysłu? No, y, 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 no z całą pewnością element y, obcej inspiracji i prowokacji jest faktem. Jest faktem I, i jest wielką szkodą dla świadomości polskiej narodowej, dla polskich patriotów, że po 190 latach ciągle jeszcze ta mina, Jaką jest powstanie listopadowe nie została, nie została rozbrojona, nie została rozkręcona na czynniki pierwsze i nie została, no właśnie zrewidowana ta historia. Ale do tego jeszcze do tego musimy właśnie przejść przez czasy rewolucji Ale protestanckiej ja, ja... i przez czasy rewolucji masońskich, które następują w XVIII, XIX wieku, aż dojdziemy, dojdziemy powoli do powstań Ja tutaj jeszcze, jeszcze bym się na moment zatrzymał bo to jest bardzo ciekawy case, a mianowicie jak dochodzi do tego powstania, to okazuje się, że nikt z generalicji nie chce do tego powstania przystąpić. No i... Ci, kto... Są tacy, którzy są albo neutralni, czyli no nic nie będziemy mówić, albo mówią, że to jest jakieś wariactwo No to tych się zabija. No no Podporążowie i... rozwalają po kolei tych generałów, tam kilku. Potem czar każe im postawić pomnik w Warszawie. Ten pomnik został obalony po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. No, tragiczne. Tragiczne zdarzenia tam poginęli wtedy, no, między innymi weterani epopei napoleońskiej poginęli różni, nie waham się powiedzieć, ciekawi. A nawet w niektórych przypadkach i piękni Polacy poginęli tej nocy z ręki polskich patriotów, jaki zaś był epilog nocy listopadowej, znowu taki mały przyczynek, taki mały smaczek. W dniach, w pierwszych dniach i tygodniach grudnia Żydzi warszawscy odsprzedają rządowi karabiny, które byli pobrali z arsenału w noc listopadową, powtarzam, odsprzedają. Nie, że tam odnoszą i w czynie patriotycznym przekazują na, na szczytny cel walki z Moskalami, tylko odsprzedają to z jednego z pamiętnikarzy z tamtej epoki Je, już kończąc y, ten wątek dotyczący elit no to no, przed generał Sowiński y, miano go strzelać. Ma, mało życia nie stracił ale jeden z żołnierzy powiedział zostaw go bo to kaleka, kaleka no, Tak, bez ale, nogi później, ale prawda? później jak no, ojczyzna wezwała no to ci y, ta generalicja no, przyłączyła się do tego powstania ale robiła to bardzo niechętnie zdając sobie sprawę z tego że mamy do czynienia z kompletnie przeganą sprawą i o co mi chodzi? Te elity tego królestwa polskiego oskarżane było o to, że poszli na współpracę mentalną, finansową z carym, że im pasowało to, żeby być na usługach carskich, no. być carskim no opiekadłem. Tak. No tak, no, jak się zrobi rzecz tak potworną, tak potworną i głupią, jak zniszczenie, z rębów polskiej państwowości, nie zyskując w zamian nic, a sprowadzając na naród straty, tragedię i niebezpieczeństwo i ruinę wielu rodzin. Jak się zrobi coś tak głupiego, no to potem się do tego dorabia teorię. I właśnie polscy patrioci przez kolejne pokolenia niestety dorabiali teorię do, do tego obłędu. I wiem, że to ciągle, ciągle większość polskich poczciwych i pobożnych patriotów nie potrafi żadnej innej rozumowej reakcji przejawić na tego typu twierdzenia, tylko się tylko, tylko następuje reakcja silnie emocjonalna Mianowicie żachnięcie się i, i oskarżenie o to, że to jest jakaś moskiewska propaganda. No, fakt jest taki, że w epoce do listopadowej Polacy byli na bardzo dobrej drodze do Totalnej infiltracji Imperium Rosyjskiego właśnie na poziomie elit. Na poziomie elit. Jeden przyczynek do tego, taka też trzeźwiąca informacja. W całym Imperium Carów Rosyjskich, w całym Imperium ludzie piśmienni, potrafiący przynajmniej sylabizować i pisać, to byli w większości Polacy. Mieszkańcy ziem zaborów rosyjskich. I w, związku z tym, I w związku z tym w elitach rosyjskich, wśród Moskali, narastał niepokój na tym tle, ponieważ, ponieważ również prężnie rozwijający się przemysł Królestwa Polskiego był na bardzo dobrej drodze do podbicia rynku rosyjskiego, co notabene wywoływało niepokoje nie tylko w Petersburgu, ale uwaga wywoływało niepokoje w Londynie. Wywoływały, nie, wywoływały niepokoje w Londynie. A co do generalicji, to nie, zwrócę uwagę na to, że szef sztabu nie, b, 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 późniejszy nie, tak, dyktatorów Powstania Listopadowego, generał Ignacy Prądziński, wybitny, wybitny fachowiec, nie, projektant kanału augustowskiego jako młodszy oficer jeszcze oczywiście w epoce grubo przedpowstaniowej, potrafił i takie rzeczy robić. Wybitny znawca sztuki wojennej, krytyk. Krytyk to bardzo ciekawe, no na przykład Kościuszki jako, jako wodza. Prądzyński w epoce przedlistopadowej jest autorem z całą pewnością nie dość dobrze znanego przede wszystkim polskim wojskowym. Planu wojny, który opracował na niemniej mniej nie więcej zlecenie wielkiego księcia Konstantego. Był to plan wojny, Królestwa Polskiego, oczywiście z Armią Rosyjską jako zabezpieczeniem tyłów, ale wojny, uwaga, z Prusakami i Austriakami o odzyskanie wszystkich ziem zaborów austriackiego i pruskiego. I, i to jest lektura, którą ja na przykład osobiście polecałbym każdemu polskiemu podchorążemu, każdemu adeptowi sztuki wojennej, każdemu polskiemu żołnierzowi i państwowcom lektura tego planu dlatego, że poza innymi walorami poza tym, że to jest taki przyczynek historyczny pozytywnie wywołujący efekt, no właśnie, rewizji Historii, w świadomości, no dlatego, że, że zawsze jest ożywcze zetknięcie się z tak mocnym wariantem historii alternatywnej. Niekoniecznie musiało być tak jak było, mogło być też inaczej, i właśnie być może po to rozpętano w Warszawie Powstanie Listopadowe, żeby ten. Alternatywny wariant udaremnić, ale poza tym ożywczym wpływem na świadomość historyczną, to to jest po prostu dokument bardzo kształcący, ponieważ generał Prądzyński w dużej mierze zdaje się z pamięci, jak z nut, Opisuje, odczytuje całą topografię i całą, całą e, wszystkich ziem polskich z ich, e, z tej topografii e, wyakcentowaniem e, w, e, punktów istotnych dla geostrategii, dla geostrategii, dla planowania wojny. Innymi słowy, jeśli ktoś chce e, lepiej poznać wady i zalety ukształtowania terytorialnego Niziny Polskiej, serca Europy, zalety i wady okiem stratega, to proszę czytać. Generała Ignacego Prądzyńskiego. Ja myślę, że w kolejnym, w kolejnym tomie naszej rozmowy o historii Polski zaczytujemy też fragmenty tego dzieła. Patrząc się na pana publicystykę historyczną, to nie da się ukryć, że stara się pan patrzeć na Polskę nie z punktu widzenia osoby tego pionka w Warszawie, która. Które patrzy się dookoła, no, widzi Gdańsk, widzi Poznań, widzi Kraków, widzi Lublin, tylko pan na to patrzy się z tej takiej dalszej perspektywy, czyli patrzy się pan na tą Europę z góry, gdzie ta Polska jest w pewnym określonym miejscu, y, jest umiejscowiona. No i po prostu musimy rozumieć, jak inni na nas patrzą, musimy rozumieć, jak inni nas. Widzą, jak wygląda mapa e, Europy, mapa kontynentu, no, na przykład z perspektywy Moskali, to warto wziąć atlas geograficzny i tak go sobie odwrócić, patrząc z tamtej strony. Tak? Z wyżyn Uralu, popatrzeć sobie na ten Półwysep Europejski. To, to, jest bardzo, to bardzo dużo daje do myślenia. Albo odwrotnie. Spójrzmy na kontynent z perspektywy Londynu. Spójrzmy na, na Europę z perspektywy Waszyngtonu. O, to z tamtej perspektywy to Europa okresowo w ogóle znika. W ogóle jest pewnym problemem, który okresowo wymaga załatwienia po to, żeby zwrócić się w stronę, w stronę Pacyfiku. I, I tak, no, no trzeba... trzeba żeby nawiązywać w ogóle jakiś dialog, jakąś grę, operacyjną czy wojenną, grę z przeciwnikiem, no to, to, to trzeba się starać patrzeć od czasu do czasu jego okiem na nasze własne terytorium. Ja widzę, ja widzę po prostu w historii także i tej głębszej, o której tutaj w tej książce mowa, widzę deficyt. Tego, tego sposobu patrzenia. Tego, tego punkt, ten punkt widzenia zdaje się często nieobecny. To znaczy, to znaczy, polskie sprawy są opisywane tak, jakby się rozgrywały tutaj w izolacji od, od wielkich transformacji dziejowych, które się rozgrywają na całym kontynencie. W tej książeczce, na przykład, zwracam uwagę na to, że, że jakim błędem jest sądzenie, iż. Akces Polski do chrześcijaństwa. No właśnie, miałem do tego nawiązać. Tak, akces Polski do chrześcijaństwa był wyborem łatwym, bo był wyborem, był jakby to powiedzieć, przyjściem na gotowe. Nie, w żadnym wypadku. Chrześcijańska Europa, jej losy. Wtedy, w X wieku wcale nie wyglądały na przesądzone, a wybór chrześcijaństwa, owszem, jak powiedziałem, był wyborem bezpieczeństwa egzystencjalnego dla człowieka, który, który, który mógł liczyć wreszcie na to, że zostaje, że nie jest znany wyłącznie na łaskę i niełaskę świeckiego władcy czy pogańskiego satrapy, ale w tym. W szerszym wymiarze kontynentalnym, no po prostu wcale nie było takie oczywiste, że chrześcijaństwo się utrzyma. Byli Arabowie na Półwyspie Apenińskim, byli Pogańscy Wikingowie, rżnący i rabujący klasztory katolickie na, na wyspach brytyjskich. Jeszcze parę lat, paręnaście przed, przed Chrztem Mieszkowym w jeszcze byli aktywni Madziarowie, Węgrzy, Pogańscy, a jakże, którzy wtargnęli do, do serca Europy, bo przecież posunęli się dalej, niż zanim w końcu, można powiedzieć, zostali spacyfikowani i osiedli na tej równinie węgierskiej. No to, to ostatnia wielka bitwa, taka w której się ważą losy, to jest bitwa nad rzeką Lech. Notabene w, w, Bawarii. w Bawarii. I to jest, to jest, można powiedzieć, ten sam czas. To jest ta sama epoka, kiedy w, wcale nie wszystko jest jeszcze oczywiste. Wybór pogańskich słowian połapskich, tych, którzy przecież jeszcze przez w niektórych rejonach będą jeszcze przez. Stulecie następne, półtora, będą utrzymywali swoje państwowości. W związku z tym, wybór mieszka. Powtarzam, nie był wyborem oczywistym. I ja, co tu dużo mówić, ja się tutaj przychylam do, do tej wersji, którą zaproponował pewien również amator, badacz amerykański z 20 albo i więcej lat temu zaproponował, no, żebyśmy po prostu nie ignorowali elementu nadprzyrodzonego i elementu szerej wiary i przekonania, w, kiedy analizujemy wybory polityczne naszych przodków. To jeszcze jest to, że w przypadku Mieszka I, Błogosława Chrobrego, no to ja widzę taką oś, że jest Rzym, jest Gniezno, jest Konstantynopol, no, i mamy do czynienia z tym hegemonem, czyli Niemcami, od Trzecim, który chce stworzyć tą wielką potęgę przez moment, tą europejską. Ta. I pan tam w swojej książce właśnie pokazuje, że no, to ten Bolesław choroby to miał być tym przedstawicielem miał tego być, całego ta, pomysłu prezesem regionalnym, regionalnym. dużej korporacji. I chciał tak. realizować ten pomysł jeszcze. E, no, no właśnie, to jest zagadka. To jest zagadka. Dlaczego chrobry robi to, co Wyplani. robi. Pra do Kijowa. Tak, e, kijów Praga. E, no myślę, że to jest, e, że to jest, że nie można łatwo odrzucić takiej myśli, że on się wcale nie miota, ale on po prostu próbuje wyegzekwować kontrakt. Który zawarł właśnie z, z Ottonem. A to, że Otton krótko żył i zmienił się prezes zarządu całej firmy, i, i w związku z tym następcy nie dochowują tej umowy, która została zawarta, to jest, to jest wydaje mi się myśl, którą warto, warto, żeby historycy, w odróżnieniu ode mnie, prawdziwi, tak właśnie pracujący na, 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 na źródłach w większym stopniu, na kronikach, żeby, żeby to przeanalizowali. Ja, ja to Wyjaśnienie takie, prawda, to nie jest żadna synteza, to nie jest to nie jest, szanowni Państwo, książka, która by pretendowała do rangi, broń Boże, podręcznika historii. To jest Gawenda historyczna rozpisana na głosy kolegi redaktora Jana Pińskiego i mój głos gawenda która momentami stawia pytania na które sami pragnęlibyśmy poznać bardziej silniej uargumentowane odpowiedzi chrobry no w ogóle co to znaczy chrobry prawda co znaczy chrobry chrobry znaczy twardziel chrobry znaczy twardziel więc Bolesław twardziel Bolesław Sukinsyn na Kinsyny, gość, którego znali jak najgorszy szelong w całej okolicy, i jest to trochę śmieszne i trochę straszne, jak się czyta, co tam wypisywali o nim ci kronikarze niemieccy, prawda? Zalał im za skórę, gdzie pojechał i Kijów, i Praga, wszędzie zgwałcił jakąś księżniczkę. Straszny człowiek, generalnie, ale z wizją. Pytanie, czy koszta. Realizacji tej wizji nie kosztowało to, nie było właśnie e, później całe państwo, bo przecież państwo chrobrego upada niemal natychmiast po tym, kiedy, kiedy on znika. Kiedy już, kiedy już tego twardziela nie ma, nie ma na tej ziemi, no to, to wszyscy się rzucają z zewnątrz. Mieszko II już w odróżnieniu od ojca, szalenie, na pewno w porównaniu, bardzo bardziej subtelny człowiek, władający niejednym językiem. Myślę, że Mieszko drugi spokojnie mógłby startować w takim konkursie, na najwybitniejszego męża stanu i, i władcę na, na tronach europejskich w, w tamtej epoce, no, ale jednak przegrywa państwo, bo nie może wygrać, bo nie może sprostać impetowi Niechęci nienawiści, agresji, y, którą wygenerował jego ojciec. No i już, y, prawda? Y, 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 siła złego na jednego, mieszko drugi przegrywa państwo. Następuje zapaść polskiej państwowości. Y, psy szczekają, dzikie zwierzęta wyjął, y, pisze y, galanonim w ruinach katedry Gnieźnieńskiej. Y, no, i teraz jakim cudem to państwo się podnosi? No właśnie cudem, właśnie cudem. A, dlatego, że, że właśnie opatrznościowo zaistniały inne struktury władzy na naszym terytorium, władzy duchownej. biskupstwa, opatrznościowo przez Chrobrego osadzone, ufundowane, e, także, że zaznaczają one terytorium jego imperium e, inspe e, no i kiedy następuje implozja władzy świeckiej zapaść i, i, i de facto katastrofa to jednak będzie komu podnieść koronę polską bo są biskupstwa, a bo co? no bo zaczyna działać zaczyna działać ten mechanizm że y, dobrze jest mieć własne państwo. To taki ban, że dobrze jest mieć własne państwo. Dobrze jest nie tylko aspirować do miejsca na dworze jakiegoś cesarza czy papieża, fajnie jest być u siebie na swoim i to właśnie zadziałało Mieszko Mieszko drugi ale też i chrobry i Mieszko dziadek Mieszka drugiego Mieszko pierwszy jeszcze nie król koronowany ale to byli naprawdę to byli zawodnicy którzy śmiało wchodzili w parantele z Margrabiami, książętami niemieckimi. To byli ludzie oblatani, wyszczekani w wielu językach, prawda? I oni spokojnie mogliby robić kariery tam. Tak jak i święty Wojciech mógłby spokojnie robić karierę w Rzymie, zamiast tutaj się dać, posiekać na kawałki, prawda, przez, przez Prusów. Ale, ale otóż okazuje się, że że nawet jeśli nasza chata z kraja, nawet jeśli to jest jeszcze nawet kurna chata, ale chociaż oni tam na wcale poziom, który osiągali cywilizacyjny, to nawet dzisiaj niektórzy mogliby pozazdrościć, prawda? Na przykład higiena, higiena wtedy, łaźnie, no to wszystko, to wszystko to Europa Zachodnia nie znała takich wynalazków, więc... Zadziałał ten mechanizm potrzeba własnego państwa, a nie tylko ścigania się w konkursie, w wyścigu szczurów. Na cesarskim dworze. Prawda? I paradoks taki, że w odbudowie państwa polskiego i w podniesieniu korony polskiej e, istotną rolę odegra chówiec e, przysłany przez cesarza Kazimierzowi Odnowicielowi. Tak? Kazimierz Odnowiciel nie byłby sobie poradził w, w pobiedziskach prawda, z wojskami e, e, tych, którzy, którzy z kolei chcieli Woleli jeszcze trzymać się, dla których cenniejsza była ich pozycja w hierarchii rodowej. I nie chcieli jednego władcy. No oni, oni, oni muszą zostać rozgromieni, i to się udaje Kazimierzowi właśnie dzięki temu, że jakiś tam korpusik dostał. Notabene z korpusem niemieckim też ruszył chrobry na Kijów. Na Kijów. To jest, to jest majstersztyk. To jest, proszę Państwa, uświadomcie to sobie, w ten 1018 rok, 2018 rok, bez telefonów komórkowych, zaręczam, bez Facebooka i, i bez tanich linii lotniczych, e, które też zdaje się należą już do przeszłości, e, e, Bolesław Chrobry zdąża zawrzeć pokój z cesarzem i to na takich warunkach. Że cesarz właśnie e, nie tylko tam nic od niego nie chce, ale jeszcze daje mu wojsko na następną wyprawę i w tym samym sezonie zdąża wkroczyć jeszcze do Kijowa. To spójrzcie dzisiaj na mapę, szanowni państwo, i spróbujcie sobie wyobrazić, że, że ktoś dzisiaj taką akcję e, organizuje. No, jestem z pełnym podziwem. Przede wszystkim to muszę powiedzieć, że jestem, jestem z rosnącym, a nie słabnącym Podziwem dla naszych przodków, dla, dla ludzi, którzy ogarniali sprawy, ogarniali mapę, ogarniali finanse i powiedzmy relacje interpersonalne na poziomie wyższym, dyplomatycznym, ogarniali no, z całą pewnością lepiej niż, niż prezydent belwederski, do którego dzisiaj przy. Całej technologii technice może się dodzwonić dwóch żartownisiów, prawda? Z, z, z jakiejś zagranicy. No, to, do, Bolesław, do Bolesława Krobrego by się tak łatwo nie dodzwonili. Na pewno. Trochę udało nam się zaspoilerować teść, książki, też pierwszego tomu i trochę jego ale to nic straconego. Państwo już, można powiedzieć, że po części zapoznali się z tą książką. Co tam może być tak naprawdę? Polecamy się i zapraszamy na kapitalbuk.pl, gdzie książka już jest dostępna. Książka dostępna, a ciąg dalszy nastąpi. nastąpi. Dzieje się nie kończą, więc Bóg wie, ile tych tomów będzie. To zobaczenia. Z Bogiem. Zakazana historia Polski. Najnowsza książka Grzegorza Brauna. Dostępna tylko na kapitalbuk.pl Polecam stanowczo Grzegorz Braun.